Dzień dobry. Stowarzyszenie Góry Szalonych Możliwości wita w niecodzienniku. Na początek chciałbym zwrócić Państwa uwagę na działania w Janowicach Wielkich w Rudowach Janowickich. Przy świetlicy wiejskiej odbywają się teraz prace remontowe, mające na celu odbudowanie placu zabaw obok budynku. Zapraszamy na sondę uliczną przeprowadzoną przez naszego reportera w terenie Maxa Gromka. Na miejscu zdarzeń Max Gromek, wasz reporter. Co byś chciał, żeby było na tym placu zabaw? Ośtawki. Ośtawki. Co jeszcze? Trampolina. Co jeszcze? Piaskownica. Piaskownica. Tak. Co byś chciał, żeby powstał na tym placu zabaw? Zjeżdżalnia i huśtawki. Co byś chciał, żeby było na tym placu zabaw? Trampolina. Drążek do podciągania. No. Taka mini siłownia, taka równa. Zjeżdżalnia, huśtawki, karuzela. A chciałabyś mieć tutaj huśtawkę? Tu już mamy huśtawkę. A zjeżdżalnię? Tu mamy zjeżdżalnię. A karuzelę? Tu mamy karuzelę. Chciałbym, żeby na placu zabaw była ścianka spinaczkowa, zjeżdżalnia, jakieś drabinki. By było dużo baniek, dużo baniek. Dużo! Cały plac w banikach! I żeby była tu trampolina! Powinna być zjeżdżalnia. Będzie zjeżdżalnia. Taka zakręcana! Skąd byś wzięła finanse, żeby sfinansować ten piękny pomysł Stowarzyszenia Gór Szalonych Możliwości? Zachęciłabym ludzi, żeby nawet wpłacali tam nie za duże kwoty, po parę złotych. No to wtedy się uzbierało trochę, żeby ten plac odbudować, no i żeby dzieci miały się gdzie bawić. Bym zrobił na przykład, nie wiem, jakby się to nazywało, ale jakiś, nie wiem, taki jak było na przykład... Akcja charytatywną. No, akcja charytatywna. Bo wiesz, to będzie nie tylko taki plac dla dzieciaków, ale też plac, gdzie będą mogli starsi sobie wypocząć, więc liczę na to, że znajdą się ludzie, którzy uważają, że coś takiego w Janowicach Wielkich jest warte zrobienia i warte wspomożenia. Pieniądze już dostaliśmy na ogrodzenie, na monitoring trawy, jak i pomalowanie ściany, płotu i oczekujemy na Waszą pomoc na wyposażenie placu. Akcja! To ponure miejsce może się radykalnie zmienić. Może być miejscem kolorowym dla wszystkich. Dzieci, babci, dziadków, dla młodych, starych, dla wszystkich, tylko trzeba to jakoś zrobić. Potrzebne jest wsparcie. Zaraz za zbudowanie tego placu zabaw.